pierwszy raz w tym roku spadł śnieg. Nieprawda. Przejadę się kawałek, zobaczę jak to auto chodzi. W związku z tym, że auto ma instalację gazową i teraz... W ostatnim czasie moja działalność głównie opiera się na konwersji. Tam stoi jeden long. Pan Wojciechowski. Ostatni raz robię V8. I długie, naprawdę długie. Fajnie, wygodnie się wsiada. To prawda. Dzień dobry, 13 listopada. Pierwszy raz w tym roku spadł śnieg. Dzisiaj mamy do naprawy longa, czyli E66, wersja przedłużana. 750i to jest. Przyjechała z okolicy Wrocławia na uszczelnienie silnika. Silnik V8, czyli demontaż obu pokryw głowic, pokryw rozrządu górnych. Będę wymieniał kilka podzespołów uszczelniających. Także zapraszam Was w tym odcinku na pracę związaną z 750. Jeśli chcecie, to pokażę Wam, jak to wygląda w longu. Tam stoi jeden long rozebrany, ale 3-litrowy diesel. A tutaj mamy N62B48. To jest coś takiego jak ta. Tylko ta jest krótka wersja. Tak to sobie wygląda. Podstopniki pod stopy. Kanapa jeżdżona, wentylowana. Długie te drzwi, długie, naprawdę długie. Fajnie, wygodnie się wsiada. Są dociągi, ale nie ma podwójnych szyb. Przednie fotele z funkcją grzania, wentylowania i z masażem. W takim stanie. Grzanej kierownicy nie ma. Zajrzymy sobie pod motor. Stylingi 95 pomalowane w fajny kolor. Jest też czarna nerka. Auto wyposażone w instalację gazową. Także co? Zrobimy sobie jeszcze diagnostykę, jazdę próbną, tak żeby później nie było jakichś tam wątpliwości. Jakie błędy były, jakie pozostaną. Także zapraszam w tym odcinku na dłubanie przy V8 N62B48. Przejadę się kawałek, zobaczę jak to auto chodzi. Czy tu wszystko jest w porządku? Mamy błąd na poziomowanie zawieszenia. Błąd się udało skasować, ale powrócił i wyrzuca nam błąd czujnika poziomowania w zawieszeniu EDC. Zaraz pokażę. Mamy zasilanie tylnego lewego czujnika wysokości zawieszenia i zawory EDC przednia oś. To będzie problem z blokiem zaworowym i z zaworami, który znajduje się tam w nadkolu z prawej strony. Coś się tam zadziało. Ale to nie wiem, czy się tym będziemy zajmować. Trzeba zgłosić to klientowi, bo auto przyjechało na coś innego. Jedzie dobrze, ale odczuwalne są wibracje tutaj na kierownicy. No jedzie w miarę ładnie. Także po jeździe próbnej zrobimy sobie jeszcze raz skanowanie błędów. Wjeżdżamy do garażu i będziemy rozbierać.
dziesiątka to jest poezja. W 3-litrowym dieslu tego nie będziecie mieli. Niestety. Jazda testowa już za nami. Żadnych błędów w sterowniku silnika nie ma. Wypadania zapłonów, takich rzeczy nie ma. Także możemy przystąpić do rozbierania tutaj tej góry pokrywy i tak dalej. A w ogóle to właśnie zapraszam do mojego serwisu elektromechaniki pojazdowej. Mieszczę się w okolicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jestem oznaczony na mapach. Możecie sobie sprawdzić, także namiar na mnie jest w internecie. Google mapy, BMW Garaż Kuciakowski, Coding and Service. Zapraszam. Mała kolejka się zrobiła. Jeszcze dwa auta mam z tyłu, ale jakiś termin tam się wymyśli. Jeśli chodzi o przednią oś i zawory EDC, amortyzatory EDC, niedopięta wtyczka była. Niedopięta wtyczka amortyzatora. Psiknięte kontakt sprayem, dopięte te cztery kostki, bo tu mam po dwie. Błąd już jest kasowalny i nie występuje. Natomiast cały czas jest problem z tylnym zawieszeniem, z osią tylnego zawieszenia, z poziomowaniem. Tam nie ma zasilania, trzeba by się przyjrzeć temu czujnikowi, może kabel jest, ale to w późniejszym czasie. Teraz bierzemy się za demontaż pokryw. Tu będzie trochę utrudnione, bo jest instalacja gazowa, trzeba to wszystko na bok odłożyć. Także bierzemy się i rozbieramy, będę myślę aktualizował. Może ktoś z Was będzie chciał sobie takie pokrywy, uszczelki pokryw i rozrządu wymienić, więc zapraszam do oglądania. Widać cały spód jest zalany silnikiem, zalany olejem silnikowym, a tutaj spod dekla leci, tam na dół, tak samo ta strona jest ulana, tu mocno leci. Jak to w V8, prawda? Dodatkowo ten gaz, ale tak, tutaj nastawniki walwetronika są już zdjęte, kostki powypinane od czujników wałków, tutaj od walwetronika, teraz żeby wyjąć sobie cewki zapłonowe, to musimy tutaj ten zbiornik odsunąć na bok i tak jak mówię dalej, gaz przeszkadza, nie mogę dobrze odsunąć sobie tego zbiornika, ale jakoś sobie poradzimy. I tutaj, żeby tą ostatnią cewkę wyjąć, to jest 8, to musimy ten plastik tą nakrętkę wykręcić sobie, wtedy dopiero Wam wyjdzie. Tak to przygotowane, podwieszone do wyciągania pokrywy, odkręcenie śruby, jak to się mówi, rwij pan. Także może Was gdzieś ustawię i pokażę, jak to się rwie, bo to nie za ciekawa robota jest. Trzeba uważać, żeby tutaj nie połamać tego krótca, który wychodzi z czujnika. Nie? No, ale to tak tylko mówię. Chyba mamy wszystkie, także możemy rwać pokrywę. Przyssana, że hej, ale tu widzę, że silikoniarze były. Mamy! Wychodzi. Przeszkadza nam ten zbiornik. Przez to, że tutaj instalacja gazowa jest, nie idzie go odchylić dobrze. Ładnie w miarę wygląda ten silnik, czysty w środku. Czujnik nieułamany, ten na końcu, to najważniejsze. Bo lubi się złamać. Tu będziemy jeszcze ściągać tą pokrywę rozrządu, tutaj u dołu. Dlatego no ten gaz tu cały czas przeszkadza, cały czas jest więcej roboty. Zdjąć pasek trzeba, przesunąć alternator, dopiero odkręcić, wyciągnąć
zawory Vanosa. Poluźniłem sobie pasek, tutaj ten gaz na bok porozpinałem, no i teraz mogę odkręcić sobie pokrywę, ale wcześniej wyjąć tutaj te zawory Vanosa. Dobra, pokrywa zdjęta, alternator odsunięty. Z tym gazem to faktycznie jest porażka z miejscem. Tam przykryte, żeby żadne paprochy nie wpadły. A tutaj mamy pokrywę z uszczelką. Gdzieś tu ona była uszkodzona. Tu na dole. Oberwana, no i twarda. Także pokrywy do mycia. I nasz dekiel też zrobimy sobie prawą stronę, potem przejdziemy na lewą. Lewa głowica od kierowcy przygotowana już do montażu. Osłona rozrządu umyta. Powierzchnie przeszlifowane. Także tutaj nie będziemy dawać uszczelek, damy na silikon sanitarny albo czerwony. Klient będzie zadowolony. Nie no, żartuję oczywiście. Uszczelki, masa uszczelniająca na narożniki. A tutaj tak wygląda umyta pokrywa. Jeszcze sobie dosycha. No i fajnie. No tutaj jeszcze chciałem pokazać Wam jakość uszczelek po tylu latach. Twarda. I ta też. O, pęka. Twarda. Tulejki do świec. Są wszystkie o-ringi potrzebne. Zamówione. Są też uszczelki pokryw głowicy z Wiktora. Także tu pomału biorę się za składanie. Wszystkie przelinie pod nową uszczelkę. Czyszczę taką wełną stalową. Fajnie ona doczyszcza to, tak samo. Te wszystkie tutaj przylgnie na głowicy. Musimy poczyścić, żeby nie było brudu. W związku z tym, że auto ma instalację gazową i teraz montaż pokrywy tej lewej będzie utrudniony, bo nie mogę odsunąć sobie tego zbiornika od płynu CHF11S z tego względu, że tutaj jest ten zawór od instalacji gazowej, zawór LPG. Więc odessałem cały olej za pomocą takiej pompki. Zlałem go sobie tutaj. Jest możliwość tam trafienia bezpośrednio w ten gruby przewód, więc jest możliwość spuszczenia i nie uronimy ani kropli. Więc teraz sobie to zdejmę tak, żebym to pokrywą mógł sobie manewrować i to zamontować. No właśnie, w związku z tym, że to LPG tutaj jest, to ten montaż jest utrudniony i tej roboty jest więcej. Mamy piękny dostęp teraz do tego, żeby tą pokrywę sobie równo, prawidłowo założyć. Jeszcze ten zawór wodny na dół, elektrozawór, jakoś tak upchnąć. Oczyszczone powierzchnie, odtłuszczone. Tutaj zapomniałem, widzicie, pokazywałem Wam części. No i to są te uszczelki górnych pokryw rozrządu. Dwie dłuższe śruby, najdłuższe idą na górę. Jedna idzie tutaj, druga idzie tutaj od góry, a te krótkie idą dookoła na dole. Ostatni raz robię V8. Nieprawda. Nieprawda. V8 z gazem ostatni raz. To prawda. Sprawdzam sobie jeszcze momenty do kręcenia śrub. Mamy 10 Nm. Na 10 Nm. Teraz wymieniam tuby tutaj, te do świec. Jak widzicie, są one z daty produkcji auta. 2006-08. One lubią pękać i dostaje się wtedy olej do świecy żarowej, przez co jest wypadanie zapłonów. Dlatego zamontujemy tutaj taki cały zestaw Swebiego.
ostatnia fajka. Uszczelka już siedzi ładnie z nowymi śrubami. I teraz wymiana jeszcze tych tulejek. Zobaczcie, jak stare są. Twarde. A nowe mięciusie. Także komplet wjeżdża. Za chwilę smarujemy, pokażę, w którym miejscach je montujemy, bo to szkoda czasu. Masa uszczelniająca tutaj nałożona w te dwa miejsca na łączeniach oraz tam na tych narożnikach. I tutaj też lekko poprawione. Musi być w tych narożnikach. Pokrywa sobie siodła. Ładnie tu trzeba zwrócić uwagę, żeby te tulejki do świec też tam ładnie wskoczyło, bo wam nie siądzie to. Czujnik nie połamany, także tutaj ostrożnie trzeba z tym. No i teraz delikatnie będziemy to przykręcać. Te tulejki dokręcamy do końca zwykłą grzechotką, a te nowe śruby po zewnątrz dokręcamy z newtonometrem, 10 newtonometrów, klucz ustawiony. Czas na o-ringi elektrozaworów. Tutaj mamy jeden, a tutaj mamy drugi główny. Jeszcze przed tym umyję go zmywaczem do hamulca. Głowica od kierowcy skończona. Pasek też już sobie mogłem pozwolić założyć. Płyn CHF11 jest zalany. Tu poskładane, cewki pozakładane, czujniki powpinane. Na razie tej osłony tutaj nie zakładam na dekiel z napisem BMW, bo jeszcze po odpaleniu będziemy obserwować, czy może gdzieś nie leci. A proces taki sam, tu już może nie będę nagrywał. No może taki proces nie taki sam, bo tutaj komputery muszę trochę wyciągnąć do góry, tak żeby mieć więcej miejsca do wycięcia tego tekla, ale myślę, że tutaj więcej, że to łatwiej i szybciej pójdzie, no bo jest więcej miejsca, nie musimy przesuwać alternatora, jedynie odkręcamy pompę wakum, ale to jest moment. A coś tam nagram jeszcze. Pokrywa zdjęta, prawa. Jednak nie było to takie łatwe, a problemem są te tulejki, które wychodzą na świece. Trzeba najpierw je podpinać, jakoś tam ręce powkładać, wyciągać i dopiero wtedy może wyjść ta pokrywa, ale dodatkowo tutaj mocno przeszkadza ta rurka od klimy. Delikatnie trzeba ją odgiąć, ale delikatnie, żeby nie strzeliła. I pokrywa wygląda sobie tak. Tutaj leciało. Jest, wychodzi. Łamie się. Także 19-letnia oryginalna uszczelka, ma loga BMW, nie wytrzymuje już, ząb czasu zrobił swoje i V8 podcieka, dlatego trzeba uszczelnić to. W V8 jest jeszcze kilka innych miejsc, w których cieknie, też tam warto zajrzeć, pod podstawę alternatora na przykład. Ale tutaj jest w porządku. A także tak. Ale syf, nie?
Uszczelek, panie. Uszczelek. No, twardy. Twardy bardzo. Gumolet. Dobra. Nie są to włosy murzyna, a jest to wełna stalowa. Bardzo ładnie doczyszcza powierzchnię. Coś lepszego niż papier ścierny. Bo jak założymy nową uszczelkę, no to ona musi ładnie siąść, dolegać. Powierzchnia otłuszczona, przygotowana, więc może siąść nasza uszczelka. No. Pięknie sobie siada. Tak, dekiel doczyszczony. Może być? Podoba się? Może być. Dzień dobry z rana. Ja już tutaj działam. Wymyta, wysuszona. Pokrywa. Może być? Może być. Uzbrajam sobie teraz nową uszczelkę. Nakładam masę. I skręcam. Także zbliżamy się ku końcowi. Za chwilę pierwszy odpał. BMA z tym silnikiem, jak ma gaz, jest dramat dojście. Więcej się tego nie podejmuje. Ewentualnie cena razy dwa. Auto z LPG, dramat. Tak oto złożyłem już do odpalenia. Jeszcze podłączyłem sobie kompa, żeby tam przejrzeć sobie, czy są jakieś błędy. I będziemy próbować odpalać i zobaczymy, czy gdzieś będą pojawiać się wycieki. Ale powinno być dobrze. Zrobione zgodnie ze sztuką. Płyn teraz zalany. Chłodniczy. To co, odpalamy. I takim sposobem auto jest skończone. Jazda testowa. Wjechałem sobie jeszcze raz do góry, nie ma żadnych wycieków. Są stare, także ogólnie pasowałoby ten silnik umyć teraz, jak już jest uszczelniony. Bo stare wycieki są tam od dołu, na sankach. Umyłem też osłonę od dołu, z dwóch stron, bo też była mocno zaolejona, zabrudzona. Także teraz kwestia umycia tego silnika, myślę, od dołu, od góry, ale to chyba nie teraz. Trzeba poczekać na wiosnę, jak będzie ciepło. Poza tym mycie benzyny to trochę ryzykowne. To nie jest diesel, na którego możemy lać wodę i się nic nie będzie dziać. Tu jednak benzyna, uważałbym z tym. W ostatnim czasie moja działalność głównie opiera się na konwersji aut z USA, z Japonii, z Wielkiej Brytanii, na aktualizacji map, na kodowaniu, programowaniu sterowników w nowszych BMW-kach. Ogólnie nagrywam tutaj o serii 7, o E65, ponieważ jest to mój ulubiony model i głównie to jest piedestał tutaj tego kanału, który się rozwija. Natomiast jeśli masz taki samochód, chciałbyś zrobić konwersję lub coś sobie tam zakodować, zaprogramować, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Zapraszam też do śledzenia kanału na Instagramie, ponieważ na YouTubie tutaj dobijamy prawie do 10 tysięcy subskrybentów, natomiast na Instagramie jest tam dopiero 1500 followersów, także mamy co robić. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście w przyszłości zobaczyć, a ja być może taki materiał dla Was nagram. Tym miłym akcentem żegnam się z Wami, pozdrawiam, do zobaczenia w jakimś kolejnym materiale. Cześć!